Zaczęło się od tego, że nasz właściciel pierwsze doświadczenia zdobywał właśnie w obszarze eksportu i jakby to zamiłowanie do eksportu, do biznesu międzynarodowego przyszło razem z właścicielem i troszeczkę też realia się zmieniały. To był ten okres, kiedy zmieniało się troszeczkę u nas, troszeczkę, bardzo się zmieniał u nas system. Jakby takie podwaliny do eksportu już w samej naszej spółce dała spółka niemiecka. To była pierwsza spółka, która praktycznie weszła z prezesem do tego biznesu Amiki. Kolejną spółką była spółka skandynawska, którą kupiliśmy, bardzo dobra, stara marka lodówkowa. I to, był drugi element. Później zaczęliśmy się rozwijać na wschód, na tereny rosyjskie. Tutaj wschód zaczęliśmy obsługiwać troszeczkę przez biznes niemiecki. Zaczęliśmy tak troszeczkę pokazywać, że tworzyć markę w ogóle w Niemczech. Markę, która miała jakby obsługiwać rynki rosyjskie, rynki wschodnie. Czyli podwaliny tej marki, tego biznesu na Rosję powstały również w tej spółce niemieckiej. A późniejsze elementy to już bardziej jest nasza strategia. Czyli na początku to było takie troszeczkę próbowanie. Od eksportu zaczęliśmy, ten eksport był przez spółkę realizowany, przez spółkę niemiecką. Zaczęliśmy kupować kolejne spółki. Czysty eksport również wykonywaliśmy i nadal go wykonujemy ze spółki polskiej. Całe rynki bałkańskie są obsługiwane bezpośrednio przez nas. Całe rynki postrosyjskie, krajów postrosyjskich również są obsługiwane bezpośrednio. Także ten model troszeczkę mamy mieszany. Oczywiście trudniej jest nam obsłużyć bezpośrednio eksportowy rynek, a łatwiej jest to zrobić przez spółkę. Tym bardziej łatwiej, jeżeli dana spółka, którą nabyliśmy, ma już swój brand. W tym momencie te kanały dystrybucyjne są już ukształtowane. Po prostu zapełniamy je, po prostu, to jest bardzo trudny proces, ale staramy się zapełnić te kanały naszą, czy kupioną marką, wypełnić nasze zdolności produkcyjne w fabryce kuchni. Także, no i dalej kolejne kroki, ja myślę, że to również będzie model mieszany. To będzie częściowo eksport, częściowo spółki. Mam nadzieję, że udają się nam kolejne akwizycje. Eksport chcielibyśmy, i to jest też w naszych nowych planach, chcielibyśmy również zająć się eksportem pozaeuropejskim. My ten eksport również mamy. Sprzedajemy na przykład do Wietnamu, sprzedajemy do Tajlandii, sprzedajemy do Izraela. Także nawet do Australii, nie dużej ilości, ale też sprzedajemy do Australii. Natomiast to jest też takie, nigdy nie było naszym korem biznesowym. Troszeczkę się tego boimy, bo tak jak mówiliśmy, nie znamy tych rynków, nie znamy ich kultury, nie znamy realiów politycznych. Natomiast w tym nowym podejściu będziemy się starać również troszeczkę bardziej przesterować na rynki wschodnie, bo to są najczęściej rynki wschodnie. Rynki europejskie zaczynają się coraz bardziej nasycać. Jest coraz trudniej takim firmom jak nasze budować coraz większe udziały rynkowe. Mamy też zagrożenie, jakby jeszcze wchodząc w obszar zagrożeń, o których wcześniej mówiłam, mamy też zagrożenie z tytułu firm chińskich, które w ostatnim okresie, w ostatnim praktycznie roku nabyły dwie duże firmy AGD. W bardzo szybkim czasie i myślę, że one takiego procesu akwizycyjnego jak my nie przechodziły. Także no wracając do tego modelu biznesowego, tak, eksport, początek eksport, później akwizycje, ale to nie jest nigdy tak, że to będzie czysty model akwizycyjny. Bardzo dobry inny model biznesowy, który myślę, że też zainteresowałby Państwa, zupełnie odwrotny do tego, o czym rozmawiałam, czyli o rynku włoskim, to jest rynek, to są Bałkany, gdzie praktycznie od początku, od wielu lat mamy agenta. Myślę, że to jest taki początek, kiedy zawsze powinniśmy zakładać, że wchodząc na rynek, budujemy od zera rynek oparty na początku na jednej osobie, która zaczyna rozwijać i wtedy dopiero decydujemy o tym, że tworzymy spółkę. Ten agent naprawdę odciążył nas od kosztów stałych. I praktycznie nasz biznes opiera się tylko i wyłącznie na jego działalności i na prowizji. I oczywiście trzeba w pewnym momencie zastanowić, kiedy przechodzimy z modelu agencyjnego na model spółki.
I to jest rzecz, którą jeszcze cały czas rozpatrujemy. Też ważna, ważna myślę, do zdefiniowania też w naszej strategii w kolejnych latach. Rynek włoski. Na rynku włoskim próbowaliśmy, nie powiem dokładnie w którym roku, wydaje mi się, że to był 2006 lub 2007, spróbowaliśmy zbudować swoją spółkę. Bez żadnych obrotów, bez znajomości, dużej znajomości rynku. Oczywiście pewną mieliśmy, ale to była, jak się okazało, zbyt mała znajomość na otwieranie biznesu. Otworzyliśmy spółkę, zatrudniliśmy dobrego zarządzającego, osobę z doświadczeniem i odnieśliśmy niestety porażkę. Spółkę po jakimś czasie musieliśmy zamknąć. Okazało się, że dystrybutorzy na tym rynku, cała struktura jakby dystrybucji, znajomości oparta jest w bardzo dużej mierze na bardzo silnych markach. Bardzo ciężko jest nowej marce wejść na ten rynek. O tym nie wiedzieliśmy. Zbudowaliśmy spółkę praktycznie nie mając w ogóle klientów, czyli zaczęliśmy ponosić koszty struktury bez przychodów, które by to pokrywały. W związku z tym zaczęliśmy się zastanawiać po fakcie, czy to jest dobry sposób na tworzenie biznesów. Najpierw spółka, później klienci, najpierw koszt stały, później zaczynamy zastanawiać się nad przychodami. I to nas nauczyło. Obecnie nie mamy biznesu na rynku włoskim. Zaczynamy się zastanawiać, jak jeszcze raz podejść do tego kraju, do tego rynku, który jest faktycznie bardzo duży. Próbowaliśmy zbudować fabrykę, zastanawialiśmy się nad budową fabryki kuchni w Rosji. I to było krótko, bardzo krótko przed kryzysem rosyjskim. I podjęliśmy wtedy decyzję bardzo kontrowersyjną dla nas wewnętrznie. Stwierdziliśmy jednak, że nie, że to nie jest to, że ryzyk jest za dużo, że nie wiemy, co będzie się działo. Nie znaliśmy tak de facto realiów troszeczkę rynkowych rosyjskich. Wtedy jeszcze nie mieliśmy, albo mieliśmy bardzo początkowy etap spółki w Rosji, ale to była też tylko spółka handlowa. W związku z tym ostatecznie podjęliśmy decyzję o tym, żeby nie budować i to była najlepsza decyzja, którą pewnie wszyscy będziemy pamiętać, bo krótko po tym zdarzył się kryzys. Stwierdziliśmy, że żeby się rozwijać na konkretnych rynkach, europejskich, na których nas jeszcze nie było w tym czasie, zaczęliśmy się zastanawiać, czy robimy akwizycję, czy zaczynamy budować markę od zera na danym rynku. Tutaj mamy, muszę powiedzieć, że mamy bardzo dużo sukcesów, ale mamy też, można powiedzieć, błędy, na których się nauczyliśmy. Jeśli chodzi o akwizycje, takie najnowsze akwizycje, którymi możemy się pochwalić, to są dwie spółki, spółka brytyjska i spółka francuska. Spółkę brytyjską nabyliśmy jako spółkę z własnym biznesem, z własnym modelem biznesowym, bardzo ciekawym, opartym o studia mebli kuchennych, bardziej o tak zwaną w naszym żargonie zabudowę. Spółka francuska była trudniejsza z punktu widzenia biznesowego, sprzedaje produkty, które inaczej, nie ma marki na rynku francuskim. Sprzedaje produkty pod marki dystrybutorów. W związku z tym dostosowanie tych spółek do naszych, tej spółki, szczególnie tej drugiej francuskiej, do naszego biznesu i rozpoczęcie sprzedawania pod marką było i jest ciężkim zadaniem. Strategii sobie tak, jak mówiłam, określiliśmy, że to będą rynki europejskie. No i później zaczęliśmy się zastanawiać, ale na czym nam najbardziej zależy? Na rozwoju cookingu, w związku z tym, żeby zapewnić moce produkcyjne, w związku z tym potrzebujemy dystrybucji, potrzebujemy pewnie marek, już potrzebujemy ustrukturyzowanego biznesu, bo wiedzieliśmy, że taki biznes od zera niekoniecznie umiemy go robić, ale na to oczywiście nakładają się możliwości rynkowe, bo można sobie mówić o akwizycjach, ale te akwizycje czy te potencjały muszą się pojawić. I tutaj dużą rolę odgrywają firmy doradcze.
to są firmy, które albo same z siebie zgłaszają się do nas, jako do spółki z dużym doświadczeniem, która wiedzą o tym, że szukamy potencjałów na rynku. Te firmy nam proponują pewne rozwiązania. Mają z drugiej strony kontakt od firm, które chciałyby sprzedać biznes, zrestrukturyzować biznes, wylicencjonować markę, lubią sprzedać. I taki projekt przychodzi do nas, sprawdzamy, czy to jest zgodne z naszą strategią, czy to jest coś, co nas interesuje, i wchodzimy w cały proces, długi proces negocjowania, sprawdzania, aż do podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy to może nie jest wyzwanie, ale to jest bardzo ciężka praca i to jest podstawa do dalszej decyzji, czy w ogóle w projekt wchodzimy. To jest wykonanie tak zwanego due diligence. To jest, tutaj jest różnie, bo jednak nasze doświadczenie, kompetencje osób w konkretnych działach są bardzo duże i to są kompetencje bardzo specjalistyczne, których my potrzebujemy, dokładnie wiemy, co sprawdzić w danej spółce. W związku z tym tak współpracujemy. Natomiast doradcy bardziej pomagają nam ustrukturyzować pytania, ustrukturyzować cały proces, dojście do pewnych danych. Samo sprawdzenie wykonujemy, staramy się przynajmniej wykonać wewnętrznie. I myślę, że to jest bardzo dobre podejście. Oczywiście to powoduje duże zamieszanie w naszej obecnej, bieżącej pracy, bo jednak trzeba cały zespół utworzyć. Trzeba ten zespół odpowiednio wyposażyć w narzędzia i ten zespół najczęściej wyjeżdża. Teraz się już tego nie robi. Teraz najczęściej to due diligence wykonywane jest elektronicznie przez virtual data room. Po prostu dane są udostępniane, można siedząc na miejscu te dane sprawdzać. To jest też bardzo fajne usprawnienie. I to jest na pewno pierwszym wyzwaniem. Budowa tego zespołu i same due diligence, które trwa najczęściej, no, 2, 3, 4 tygodnie, samo zbieranie danych. Na podstawie tych danych później kalkulujemy model. I to jest jedno wyzwanie bardzo duże. Drugie wyzwanie to są negocjacje. Tutaj też mamy przykład negocjacji ze spółką akurat produkcyjną, polską, gdzie model oparty o nasze dane versus model oparty o dane właściciela tej spółki tak bardzo się różnił, tak bardzo na takie różne kwoty wchodziliśmy, że niestety, mimo że spółka była dla nas dobrą opcją, biorąc pod uwagę nasze rozważania strategiczne, skończyła się fiaskiem. Nie byliśmy w stanie się dogadać, jeśli chodzi o cenę, także to jest drugi ważny etap. A trzeci, w tym kolejnym etapie już jakby wdrożeniowym, no to tak jak mówiłam, to są różnice kulturowe i to jest dojście do tego, co sobie zaplanowaliśmy tak de facto w modelu. Najczęściej kupujemy całą spółkę, więc w tych ostatnich dwóch to były tylko spółki, więc kupujemy udziały w jednym etapie. W przypadku spółki brytyjskiej to był jeden etap, w przypadku spółki francuskiej to były dwa etapy. To było związane z procesem likwidacyjnym tej spółki. Trudno było po prostu ten jakby dopełnić do 100% w jednym czasie. Więc ponieważ kupujemy spółkę, to jakby cała struktura jest. Kupujemy spółkę, kupujemy markę, jeżeli ona oczywiście jest, kupujemy cały biznes, ludzi, biura, łącznie z magazynami, jeżeli ta spółka posiada. Więc tutaj raczej nie robiliśmy zmian. Zmiany oczywiście zakładać musimy, bo najczęściej w przypadku takiego procesu akwizycyjnego, w momencie, kiedy zaczynamy wyliczać model i ustalać, jaka jest cena, którą moglibyśmy za ten biznes zapłacić, zakładamy coś takiego jak synergię, czyli jest jedna spółka działająca osobno, druga spółka działająca osobno, ale na przykład możemy wykonać synergię na bazie zakupowej, czyli nie wiem, masa zakupowa się zwiększa, w związku z tym zakładamy, że 1% oszczędzimy na koszcie zakupu, dajmy na to towarów albo komponentów. No i ten biznes w ten sposób zaczyna się troszeczkę od liczb. Bo zaczynamy wyliczać, ok, jest to 1%, 2%. To nie jest tak, że te liczby powstają znikąd. To są liczby, które bazują na naszych doświadczeniach. To wkładamy do modelu biznesowego. No i oczywiście tam później jest ta umowa negocjowana, kończymy odpowiednią ceną. No i zaczyna się proces wewnętrzny. W tym momencie musimy wrócić do tego biznesplanu i pokazać sobie, jak wygląda sytuacja, zacząć praktycznie przekuwać w procesy to, co sobie założyliśmy. To jest bardzo trudny proces. Stworzyliśmy taki fajny program, który się nazywał, może nawet nie program,
trzy lub cztery stanowiska, które się nazywały Synergy Managerami. To były osoby, które wysłaliśmy na miejsce praktycznie na samym początku, zaraz po wejściu do spółki. I ich zadaniem było z jednej strony troszeczkę przerzucanie naszych procesów na nich, ale z drugiej strony troszeczkę też sprawdzanie, co my musimy poprawić, jak my musimy podejść do spółki. Także myślę, że w przyszłości, jeżeli będziemy te akwizycje wykonywać, to też takich synergii, taki program Synergy Managerów będziemy robić. Nie zawsze to się udaje, to muszę powiedzieć. Oczywiście w pewnych elementach jesteśmy zaskakiwani pozytywnie. Udaje się większe oszczędności czy większe synergie zbudować na połączeniu tych dwóch spółek. A w drugą stronę zdarzają się takie sytuacje, kiedy patrząc już jakby z bliska na model biznesowy spółki, mówimy sobie, nie, tutaj musimy się poddać. Tego nie możemy zrobić, bo na przykład, to jest akurat bardzo, bardzo żywy przykład, mieliśmy zmienić dostawcę na tańszego, powiedzmy, na bardziej efektywnego w spółce brytyjskiej, ale po wejściu w biznes brytyjski stwierdziliśmy, że gdybyśmy zmienili tego dostawcę, to klienci otrzymali niższą jakość, w związku z tym ten proces odpuściliśmy. Takie rzeczy dzieją się bardzo często. Jest jeszcze jedna zmiana, którą robimy, to może niekoniecznie zmiana, to jest dostosowanie, ale bardzo ważna rzecz, to jest kultura, połączenie dwóch kultur. Nawet taki rynek brytyjski pokazał nam, że no, ta kultura jest jednak inna. Podejście ludzi do pracy, do wyzwań, podejście chociażby do takich relacji pomiędzy headquarter tak zwanym, czyli centralą naszą, a spółką jest zupełnie inna. I to nas również dużo uczy, nawet na bieżąco, powiem szczerze. Nie w każdym przypadku są spełniane. Są różne powody, o których już wcześniej też powiedziałam, czyli jakby wejście głębiej powoduje, że musimy troszeczkę zwalidować nasze plany, zmienić je. Druga rzecz, która się zdarza, przynajmniej teraz w przypadku też spółki brytyjskiej, to są warunki zewnętrzne, są elementy polityczne na ten moment, to jest Brexit, to jest słabsza waluta, która na to dochodzi, do tego dochodzi. Mamy też inne elementy polityczne typu Chiny versus Stany Zjednoczone, które mieszają nam tematy zakupowe towarów chociażby. Także nigdy nie ma tak hermetycznego środowiska, żebyśmy mogli sobie powiedzieć, że to jest tylko nasza wina, że czegoś nie potrafimy realizować. Ale na pewno uczymy się na błędach i każda nowa akwizycja powoduje, że jesteśmy w tym lepsi. Pierwsza akwizycja, no pewnie gdyby ktoś podejmował decyzję o pierwszej akwizycji, to doradziłabym dużą pomoc konsultantów, bo jednak to jest... Nie chwaląc nikogo konkretnie, jest to duża pomoc. Wiedza i doświadczenie w akwizycjach daje dużo. Tutaj na pewno sami z siebie w pierwszej akwizycji nie wyszlibyśmy bez konsultacji, bez doradztwa. Nie róbmy optymistycznych planów, tylko bardzo realistyczne. Zakładajmy, że środowisko się może zmienić. Bardzo mocno analizujmy, czy jesteśmy w stanie w danej kulturze się rozeznać. Przeanalizujmy to wcześniej, czyli wchodząc w dany kraj, wchodząc w dany biznes, powinniśmy już wiedzieć, jak obchodzić się z zespołami lokalnymi, jak im pomagać. Kolejna rzecz, nakładanie swoich procesów, czy przekładanie swoich procesów, które mamy w centrali na procesy lokalne. To też jest bardzo mocno związane z kulturą organizacyjną. Raz przychodzi lepiej, raz gorzej. W takich środowiskach jak niemieckich przechodzi to w miarę dobrze, bo to jest no, troszeczkę inna kultura. W takich środowiskach jak brytyjskie przechodzi po prostu, trzeba na to założyć dłuższy czas, założyć, że będą, że będą ciężkie chwile. Także to jest na pewno duża rzecz. Bardzo realistyczne plany, tak jak powiedziałam. Drugie, kultura organizacyjna. Trzecie, zbadanie oprócz kultury organizacyjnej spółki i kultury danego kraju, zbadanie tego, czy my w ogóle możemy tam sprzedawać. Czy na pewno utworzenie marki, czy zakup marki w momencie, kiedy nie mamy doświadczenia w na przykład biznesie opartym, nie wiem, podaję przykład o studia kuchenne, czy to jest coś, co my będziemy potrafili zrobić. Od razu wyznaczać ludzi, którzy będą opiekowali się spółką. Nie kończymy nigdy na akwizycji. Ten projekt jako projekt działa jeszcze 2 lata, 3 lata po.
czyli sprawdzamy faktycznie, co musi być, jakby nie wchodzi to w naszą bieżącą działalność od razu, tylko cały czas projektowo trzymamy nad tym pieczę. Jest grupa ludzi, oprócz tych, którzy wyjeżdżają, jest grupa ludzi również na miejscu u nas, która nad tym projektem cały czas trzyma pieczę. To też zależy od tego, jak bardzo jesteśmy bliscy naszej strategii. Oczywiście kapitałochłonność jest tutaj olbrzymim ograniczeniem, dlatego tak bardzo skrupulatnie wyliczamy ten model biznesowy. Na razie te akwizycje, które robiliśmy, to były akwizycje, na które spokojnie było byliśmy sobie w stanie z nimi poradzić finansowo. Tutaj nie było problemów. Raczej nie rzucamy się na takie duże biznesy, którymi pewnie bylibyśmy zainteresowani, ale bardzo podchodzimy do tego bardzo konserwatywnie. Jeżeli widzimy, że nie stać nas na to, projekt odrzucamy. I to jest na pierwszym etapie. I to jest ten element kapitałochłonności. Element czasochłonności, ja myślę, że nie. Ja myślę, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby jednak długo pracować nad konkretnym modelem, żeby go dopracować do ostatniego momentu. Podam przykład, którego wcześniej nie podawałam. Kiedyś zastanawialiśmy się nad zakupem biznesu spółki Fagor. To jest spółka hiszpańska, spółka, która upadła. Była w stanie upadłości w 2012 lub 2013 roku. Ten model bardzo mocno analizowaliśmy. Chcieliśmy kupić całą spółkę. I w końcu stwierdziliśmy, że nie możemy jej kupić, mimo że z punktu widzenia naszych celów strategicznych, czyli Hiszpania, troszeczkę Francja, troszeczkę Bliski Wschód i Afryka, świetnie, bardzo fajnie dostosowane do naszej strategii, ale z modelu nic nam nie wyszło. Kupił ten biznes inny gracz rynkowy i na ten moment już też sobie z tym tematem nie poradził. Także te nasze przemyślenia, to konserwatywne podejście, taki troszeczkę, no, powiedziałabym, niski apetyt na ryzyko. Powoduje, że no, te nasze decyzje są bardzo, bardzo mocno rozważane i my nie jesteśmy przygotowani. Nawet chyba nikt z nas nie podjąłby decyzji o tym, żeby kupić spółkę po prostu, nie wiem, w ciągu 2 miesięcy. Thank you.